Ten teatr powstał z muzyki i powstaje z muzyki śpiewanej. Bez naszej fascynacji głosem i spotkań z mistrzami, głównie z Kaukazu, z Gruzji, nie byłoby naszej potrzeby właśnie teatralnej. Kiedy podróżowaliśmy te 24 lata temu, nawet nie wiedzieliśmy, że będziemy robić teatr. Byliśmy po różnych doświadczeniach, ale potrzeba sceny nie była naszą pierwszą potrzebą. Czyli ten teatr zawsze rodzi się z pobudek muzycznych związanych z głosem. Tak jak narodził się ten pierwszy raz 20 lat temu, tak dzisiaj bez muzyki po prostu nas nie ma. Swoim kolegom, aktorom mówię, zawsze pytajcie się dźwięku. Jeśli chcecie wiedzieć, czy wasze działanie jest, powiedzmy, poprawnie skomponowane, to musicie je usłyszeć. I musicie siebie usłyszeć. Wtedy macie odpowiedź, że to jest no, tak lub nie. W każdym razie, gdzie pójść. Zaczął się od muzyki, od głosu, od śpiewu i każdorazowo zaczyna się od muzyki, od śpiewu. W takim sensie, że muzyka i głos jest dla mnie prymarnym środkiem wyrażania siebie i kontaktowania się z ludźmi. Więc to, czego szukaliśmy blisko ćwierć wieku temu, bo to było jeszcze w 1998-1999, w czasie naszych wypraw do Gruzji, do Armenii, to była muzyka. I za pięknem tej muzyki, ona ma taką no, przyciągającą moc, grawitacyjną można powiedzieć, podróżowaliśmy. I przez pierwsze lata nawet nie myśleliśmy o teatrze, o tym, żeby robić teatr, czy też jak ten teatr miałby wyglądać. Dopiero później z powodu dwóch pieśni, czyli Zaru właśnie, który dał naszą nazwę, a mam na myśli tradycję sfańską, czyli pieśni pogrzebowych z najwyższej części Kaukazu, to jest tam śpiewany jest Zar, od ponad 2000 lat i z powodu jednej pieśni z cerkwi Sioni z Tbilisi, cerkwi patriarchy, w której usłyszeliśmy Kyrie Eleison, absolutnie wyjątkowe. Te dwie pieśni połączone tworzyły małą strukturę sześciominutową, ale to było za mało, żeby zaprosić widzów, nazwać to spektaklem. Zaczęliśmy to obudowywać innymi pieśniami. I tak powstała struktura spektaklu Ewangelii Dzieciństwa, który 20 lat temu po raz pierwszy prezentowaliśmy w Brzezińce, pod Oleśnicą, czyli tej leśnej bazie Instytutu Grotowskiego, w której pracował Grotowski w latach 70. aż do swojego wyjazdu w stanie wojennym. Taki był początek naszego teatru i taki jest początek każdego naszego nowego przedsięwzięcia. Głos, śpiew. Kolejne pokolenia, można powiedzieć, członków Zaru, czy też tych zespołów, konstelacji, które tworzą kolejne projekty, one już powstają dzięki reakcji na naszą pracę. Od początku zespół był o tyle międzynarodowy, że od początku była z nami Dieter Berkley, osoba, która skończyła szkołę aktorską w Londynie, Ross Beaufort College, ale która jest w połowie Brytyjką, w połowie Dunką, całe życie wychowana w Hiszpanii i ona też podróżując jakoś wpadła na nas. Dita, obok oczywiście Kamili Klamut i mnie, jest no, współzałożycielką Zaru, ponieważ to z tej naszej trójcy ukuło się przekonanie, że możemy robić teatr w ogóle. To było właśnie 20 lat temu i 20 i trochę więcej. I potem tak się stało, że rzeczywiście, że te oddziaływania międzynarodowe nasze też były silne lub nawet silniejsze niż w Polsce, choćby z tego względu, że
poświęcenie się muzyce i gotowość, i otwartość, ta właśnie otwartość, która nie jest tylko otwartością kulturową, bo tu trzeba otworzyć no, całego siebie, a równocześnie ta dziwna fuzja, ten melanż, tak bym powiedział nawet, głosów, które pochodzą z różnych środowisk językowych, bo od początku byli z nami Włosi, Francuzi, no właśnie, no Polacy, tak? Sprawiała, że nasze brzmienie też jest wyjątkowe. I wracając do naszych mistrzów, wracając do naszych źródeł, też ich to fascynowało. Jak to jest możliwe, że taka międzynarodowa grupa interesuje się na przykład śpiewem sfańskim, właśnie gruzińskim, potem korsykańskim i że robi to, no powiedzmy, więcej niż dobrze. Do tego stopnia więcej niż dobrze, że dla mnie zresztą jest to warunek, aby śpiewać jakiś fragment muzyczny w spektaklu, ja muszę śpiewać go przynajmniej w jakościach takich, który pozwala mi śpiewać razem z mistrzami naszego śpiewu ich liturgię, ich fragment pogrzebu, i to nam się zdarzało. Do tego momentu musimy być razem, a potem ja mogę zacząć tworzyć na tym samym materiale jakąś wypowiedź teatralną, współczesną, powiedzmy. Czyli to nie jest zwykłe zaczerpnięcie i przekopiowanie, ale to jest rzeczywiście proces, który trwa 2,5-3 lata wcielenia w siebie tej muzyki, elementów kultury, która należy do innej tradycji, po to, aby móc nią operować tak, jak się operuje obcym językiem. Wciąż, no, nie stając się, nie wiem, Gruzinem, tak, czy Ormianinem, bo to oczywiście nie jest nie tylko naszym celem, ale nie musimy nawet tego podkreślać, ale potrafimy operować tymi elementami w sposób na tyle doskonały, że jesteśmy przez nich otaczani, zapraszani do współwykonywania koncertów czy fragmentów liturgii, więc zdarzało nam się śpiewać czy to dla prezydenta Gruzji, czy dla patriarchy Gruzji także. Bo te gruzińskie doświadczenia z muzyką polifoniczną były dla nas i pozostają formacyjne. Nie chcę powiedzieć najważniejsze, ale formacyjne, czyli nas uformowały. A później nastąpiły wielkie doświadczenia i przesunięcia związane z basenem Morza Śródziemnego i w końcu monodie ormiańskie, czy przynajmniej trzy takie etapy w naszej 20-letniej historii. Bardzo międzynarodowa. Są osoby z Turcji, są osoby z Wielkiej Brytanii, z Włoch, ale są też z Ukrainy i z Rosji. Z nami członkowie ZARO. I do projektu, to już jest element koncepcji, zaprosiłem trzy śpiewaczki, ponieważ ten chór śpiewa fragmenty mszy żałobnej według korsykańskich i sartyńskich, czyli też łacińskich modeli. Natomiast trzy śpiewaczki z Teheranu, z Stambułu i z Haiti dziś, czyli dokładnie Marjan Wahdat, która w swoim kraju musiała uciekać, ponieważ też jest uchodźczynią, ma wyrok 5 lat więzienia właśnie za śpiew. Jest kobietą, której nie wolno śpiewać publicznie samej, a już na pewno bez nakrycia głowy, jeszcze własnego materiału. Za takie coś można otrzymać w Teheranie 5 lat więzienia.
drugiej instancji. Ona walczyła po prostu o siebie i o swoją godność. Dziś mieszka w Stanach Zjednoczonych. Selda Osturk ze Stambułu, która śpiewa pieśni arabskie i kurdyjskie. I właśnie Mambo Nini, czyli Marie-Sou Jean-Baptiste z Haiti, która jest z nami, jest naszą nauczycielką też głosu. To kolejna być może jakaś ścieżka praktyki, którą otwieramy. Te trzy kobiety, pieśniarki, tworzą z nami napięcia muzyczne, ten właśnie dramat muzyczny, który jest przedmiotem, jeśli mogę powiedzieć, tej naszej teatralnej inscenizacji. Bo wszystko u nas dzieje się w dźwięku, wszystko u nas wypełnia się dźwiękiem, głosem. Bez nich nie byłoby właśnie, no, nie ukształtowalibyśmy dramatu, konfliktu. I one przyjeżdżają do nas, pracujemy sesyjnie, sesjami i zwieńczeniem tej sesji jest już prezentacja, no, o tyle gotowego, że kompleksowo przygotowanego materiału w postaci spektaklu. Teraz już ten najbliższy weekend, czyli piątek, sobota, niedziela, 20, 21, 23 października, my otwieramy tym projektem nasz 20 sezon, 20-lecia i mam nadzieję, że po drodze, szczególnie już na wiosnę, będziemy nie tylko raz, czyli nie tylko w ramach jednej sesji, ale kilku momentów takich prezentacyjnych, także zamykać ten sezon tym projektem i pewnie jeszcze innymi, nad którymi pracujemy właśnie teraz, aż do czerwca.